Prezydencie! 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 Śląsk bez węgla! Śląsk bez węgla! To nie skacze ten za węgla! Ho, ho, ho! To nie skacze ten za węgla! Ho, ho, ho! Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzonych do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki transformacji. Chcemy panu przedstawić nasze postulaty i chcemy przypomnieć o uchwale 15 lipca 2019 roku. W Gliwicach weszła uchwała w sprawie przyjęcia planu adaptacji miasta Gliwice do zmian klimatu do 2030 roku. I wywołaliśmy to pana w związku z tym oraz po to, aby przedstawić nasze postulaty i przypomnieć o naszej działalności i że będziemy śledzić politykę prezydenta miasta i rady miasta Gliwic. Dobrze, że się o to upominacie, dobrze, że przychodzicie z tym. Ja mogę tylko powiedzieć, że mam świadomość tego i planujemy we współpracy zarówno z organizacjami społecznymi, takimi jak Stowarzyszenia w Gliwicach są Czyste Gliwice czy Gliwicki Alarm Smogowy, ale również we współpracy z Politechniką Śląską, bo mamy tutaj świetne zaplecze eksperckie. Postaram się opracować w krótkim czasie jakiś taki wieloletni program, który jednak pozwoli to powietrze gliwickie uczynić lepszym i zdrowszym. Proszę przyjąć to jako zobowiązanie i zapewnienie, że taki wieloletni program, który doprowadzi do tego, żeby Gliwice miały znacznie zdrowsze powietrze, zostanie wdrożony i zostanie zrobiony. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, żeście przyszli. No i zapraszam przy okazji na 31 grudnia na Sylwestra na Placu Stadowym. Bez swoich rowerów Sylwester? Proszę? Zgromadzenie jest oficjalnie rozwiązane! Moment, bo tu pytanie było. Nie będzie głośnych fajerwerków. To jest moja decyzja. Dzięki, cześć. Dziękujemy jeszcze raz.